Spotkałem niedawno w swoim życiu takich ludzi, którzy mówili, że Pan Bóg jest kimś, kto jest, istnieje faktycznie, ale jest kimś, kto zupełnie nie ma za bardzo wpływu na nasze życie, dlatego że możemy w Niego wierzyć, możemy chodzić do kościoła, modlić się, ale życie jakby swoją drogą się toczy i trzeba walczyć o to, żeby jakoś sobie w tym świecie poradzić, no bo przecież pieniędzy nam nikt z nieba nie ześle, Chleba nam nikt z nieba nie ześle, ani niczego, więc Pan Bóg jest kimś, kto jest, ale tak naprawdę ani nie przeszkadza, ani nie pomaga. I kiedy myślałem o tej Ewangelii z dnia dzisiejszego, a dzisiaj jest piękna uroczystość, uroczystość ciała i krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa, przypomniała mi się jedna osoba, mam obrazek, zdjęcie tej osoby. Ona jest dla mnie bardzo, bardzo ważna, dlatego że jej życie było niesamowite. Jest zaprzeczeniem tego wszystkiego, co mówią ludzie dzisiaj w świecie. Bo kiedy miała około 20 lat mniej więcej, zachorowała bardzo ciężko. Kiedy miała 25 lat, była sparaliżowana i okazało się, że nie może jeść, nie może pić i do tego jeszcze nie może spać. Rodzice, kiedy się zorientowali, co się dzieje z, jej cór z ich córką Martą, stwierdzili: koniec, na pewno umrze. Ona przez 50 lat ponad żyła. Nie śpiąc, nie jedząc i nie pijąc. Skąd taki cud? Skąd y, Marta czerpała siły do tego, żeby budzić się każdego dnia? Jest jedna odpowiedź, która dzisiaj naprawdę pasuje bardzo mocno. To jest ciało Jezusa. To jest komunia święta, którą przyjmowała. A przyjmowała komunię świętą raz, dwa razy w tygodniu. Kiedy franciszkanie przychodzili do niej, udzielali jej ciała Jezusa, to wszystkie pokarmy, które przyjmowała, nie mogła przyjąć. A ciało Chrystusa przyjmowało. Eucharystia dawała jej sił do życia. Ona nam dzisiaj podpowiada, Marta, jeszcze nie święta, ale liczę, że już niedługo, podpowiada nam, że można żyć Eucharystią, że można żyć Bogiem, że Bóg jest kimś, kto naprawdę daje nam życie. Dzisiaj w Ewangelii słyszymy właśnie takie słowa, kiedy to Chrystus mówi, mój Ojciec jest życiem, ja jestem życiem. A kto spożywa moje ciało i pije krew moją, ma życie wieczne, po co przyjmujemy Komunię świętą, po co wierzymy w Boga? Nie tylko po to, żeby zaspokoić swoje sumienie, nie tylko po to, żeby oddać cześć Bogu, ale przede wszystkim po to, aby żyć nawet nie tylko Bogiem, tylko żeby żyć, żyć prawdziwie, żyć jako ludzie wolni, jako ci, Którzy nie muszą się niczego lękać, nawet o jutro. Pan Jezus w innym miejscu powiedział, nie trzeba się o jutro lękać, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dlaczego? Bo jest Jezus. I Eucharystia daje nam właśnie taką siłę, że my możemy rzucić się niejako w ciemno, wejść w nasze życie w ciemno, wejść w dzień jutrzejszy w ciemno, bo jest Bóg, który zostawił nam siebie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew ma życie wieczne. I tak sobie dzisiaj też bardzo mocno myślę o tych osobach, które nie mogą przystępować do Komunii Świętej lub o tych, którzy nie przystępują, bo nie chcą, a najbardziej pewno boli mnie serce wtedy, kiedy myślę o tych osobach, i tak jest, które przystępują, a zupełnie nie wierzą, to zastanawiam się, jak to jest. Idziemy do źródła życia, a traktujemy go tylko jako dodatek. Zachęcam Cię dzisiaj. Będziesz nam mszy świętej, będziesz może na procesji Bożego ciała. Zaryzykuj. Powiedz Bogu: ufam Tobie, wierzę Tobie i w Ciebie. I pragnę, żeby to Twoje ciało, które przyjmuję, które adoruję, przemieniło moje ciało, moje całe życie, abym już niczego się nie lękał, abym mógł żyć jak prawie święta, Marta Robę, Eucharystią Chrystusem.